Opowieść zaginionej ziemi. Nowy rozdział. Wezwanie zza horyzontu. Kuba opuścił zaginioną ziemię, przekonany, że jego przygoda dobiegła końca. Świat, który uratował przed ciemnością, stał się dla niego jedynie wspomnieniem. Wracając do swojej zwykłej codzienności, nie sądził, że coś mogłoby ponownie wciągnąć go w wir niebezpieczeństw i tajemnic. Ale przeznaczenie miało wobec niego inne plany. Kilka miesięcy po powrocie do rodzinnego domu, w zimne, deszczowe popołudnie, Kuba natrafił na coś niezwykłego. W jego szufladzie, tam gdzie kiedyś zostawił starą, pustą kartkę papieru, pojawił się tekst, wyryty jakby niewidzialną ręką. Pomóż nam, czas jest bliski. Ratunek znów spoczywa na tobie. Przypływ energii przeszył jego ciało. Księga, która otworzyła przed nim tajemnicę zaginionej ziemi, wciąż była z nim połączona, ale to wezwanie pochodziło z zupełnie innego miejsca. Zanim Kuba zdążył zebrać myśli, powietrze wokół niego zaczęło drżeć. Świat zaczął się zacierać, a krajobraz przed nim zmienił się nie do poznania. Znalazł się na zupełnie nowym terenie, oświetlonym błękitnym światłem. Na horyzoncie majaczyły monumentalne góry, a w oddali rozciągały się rozległe doliny, wypełnione czymś, co wyglądało jak ogromne, żywe konstrukcje, zmieniające kształt w rytm tętniącej energii. Wokół niego pojawiły się istoty o humanoidalnych kształtach, ale ich oczy świeciły tajemniczym fioletowym blaskiem. Nie byli to pradawni, ale nowa rasa, o której nie wiedział nic. Byli to strażnicy przeszłości, pradawne byty chroniące równowagę pomiędzy światami. Kuba, twoja misja nie skończyła się na zaginionej ziemi, powiedział jeden ze strażników. Ten świat, podobnie jak tamten, stoi na krawędzi. Tylko ty, który poznałeś tajemnicę światła i ciemności, możesz zapobiec jego zagładzie. Kuba, wciąż oszołomiony nagłym przeniesieniem, czuł, jak strach i odpowiedzialność ponownie zaczynają ściskać mu serce. Ale wiedział, że nie ma odwrotu. Każdy krok naprzód oznaczał odkrywanie coraz to nowych tajemnic, ale także walkę z coraz silniejszymi przeciwnikami. Świat, który przed nim leżał, był bardziej niestabilny niż zaginiona ziemia, a jego sekrety jeszcze mroczniejsze. Wiedział, że to miejsce, krainy cieni i świateł, jak nazwali je strażnicy, stanowiło ostateczne pole bitwy. Świat, w którym pradawna magia mieszała się z potęgą nieznanej technologii, a granica pomiędzy czasem i przestrzenią była wyjątkowo krucha. Wkrótce Kuba dowiedział się, że w sercu tej krainy znajduje się serce przyszłości, artefakt, który mógł albo ożywić świat, albo go zniszczyć. Pradawni, których spotkał wcześniej, mieli w tej krainie swoje odbicia, jednakże tocząca się wojna o kontrolę nad sercem przyszłości groziła zniszczeniem całego świata. Kuba, z nowo odnalezionymi sojusznikami u boku, wiedział, że musi zdobyć artefakt przed siłami ciemności, które budziły się w najciemniejszych zakątkach tej ziemi. Jego podróż w głąb krain cieni i świateł była pełna niebezpieczeństw, a potężne bestie i pradawne pułapki z każdą chwilą czyniły misję coraz trudniejszą. Ale Kuba wiedział jedno. Światło, które nosił w swoim sercu, mogło pokonać każdą ciemność, jeśli tylko pozostanie wierny swojemu przeznaczeniu. Zakończenie. Gdy Kuba dotarł do serca przyszłości, stanął przed ostatecznym wyborem. Wokół niego kłębiły się cienie. Ciemne siły, które pragnęły zniszczyć ten świat. Ale w ostatniej chwili strażnicy przeszłości ujawnili mu najważniejszy sekret. Moc serca przyszłości zależała od czystości intencji tego, kto je trzymał. Kuba wiedział, że jego zadanie nie polegało na zdobyciu władzy, ale na uratowaniu świata. Z sercem pełnym determinacji Kuba użył serca, aby przywrócić równowagę. Światło rozlało się po całej krainie, przepędzając cienie i dając szansę na nowy początek. Krainy cieni i świateł zaczęły odradzać się na nowo, a Kuba, z misją wypełnioną, mógł w końcu wrócić do swojego świata. Jednak wiedział, że jego przeznaczenie zawsze będzie związane z pradawnymi krainami i siłami, których jeszcze nie do końca zrozumiał. Ale tym razem był gotowy, by stawić czoła przyszłości, cokolwiek by ona nie przyniosła. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podobała Ci się nasza podróż przez zaginione historie, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzach, co myślisz o tej opowieści. To dopiero początek naszych odkryć. Nie zapomnij subskrybować, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii z przeszłości.
Każdy nowy odcinek to kolejna wyprawa w nieznane, pełna tajemnic i niespodzianek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku opowieści z zaginionej ziemi.